Witamy serdecznie, kolejny odcinek Espresso. Cześć, bardzo nam miło jest Was przywitać. I o czym będziemy dzisiaj mówić? Jak ładnie dzisiaj pachniesz. Och, dziękuję, a ta kawa jest taka pyszna. Jakbyście powiedzieli to w języku angielskim? Właśnie dzisiaj będziemy o tym mówili, o właśnie czasowniku zmysłu, jak je używać w języku angielskim, że powiedzieć, że coś widzimy, czujemy, słyszymy, wąchamy albo smakujemy. Przede wszystkim chcieliśmy najpierw przedstawić Wam. Ja się nazywam Wojciech Manicius-Ratyński. A ja nazywam się Ania Ratyńska-Manicius. I już od 2010 roku pomagamy naszym studentom lepiej się komunikować w języku angielskim po to, żeby mogli się realizować gdziekolwiek są na świecie. A więc zaczynamy. Pierwszym takim, oczywiście przywitajcie się w komentarzach, dajcie znać, że jesteście, nawet jak oglądacie nagranie, to i tak dajcie znać, że jesteście. Dajcie znać. I jeżeli macie jakieś... Nie potrafię tak zrobić. Dopiero się nauczyłem. Jeżeli macie jakieś pytania na inne odcinki Espresso, to też je zadawajcie, my chętnie na nie odpowiemy. I też w międzyczasie też możecie zadawać pytania. Więc, czasowniki zmysłu. Jedna rzecz, co wydaje mi się, że jest warto podkreślić, zanim przejdziemy do czasowniku zmysłu. Odkładamy. Jest, że zazwyczaj używamy czasowniku zmysłu w formie prostej. Więc mamy te czasowniki zmysłu, że mamy, no, mamy see, tak? Albo smell, taste, touch, feel, hear. Ale zazwyczaj nie mówimy I'm seeing something. Albo nie mówimy I'm tasting, może zależy od, tak? Ale zaraz do tego przejdziemy. Zazwyczaj mówimy, że to jest w formie prostej, tak? So I hear something, ja słyszę czegoś, albo you smell nice. Nie mówimy you're smelling nice, prawda? I dlaczego tak jest właśnie? Czyli warto od razu podkreślić, już może nie przedłużając tematu za daleko, że czasowniki, które służą nam do opisywania zmysłów, są czasownikami oznaczającymi stan, bo nie możemy ogólnie powiedzieć, że jesteśmy w trakcie, jakby to powiedzieć, to jest po prostu stan. To, że coś czujemy, jakby, że coś pachnie, albo że coś jakoś nam smakuje, to jest stan. Ale tutaj, jak już poruszyłeś ten temat, to pewnie trzeba będzie pod koniec powiedzieć, że to mogą być też czasowniki oznaczające czynności, ale to później, teraz już nie mieszamy. Tylko chodzi o to, że na początku mieszamy. Taki wstęp, żeby właśnie podkreślić, że to jest stan. Ty pachniesz w taki sposób, ona wygląda w taki sposób, to smakuje, to jest stan tego rzeczy, osoby. Więc to jest, do czego używamy to w formie prostej. Więc, jakie są czasowniki zmysłu? No mamy różne warianty tak naprawdę. Będziemy omawiali te 5 podstawowe zmysły, czyli zmysł widzenia, czyli sight, the sense of sight. Ale mówimy look, więc mówimy you look nice, wyglądasz ładnie. Albo... Tak, czyli możemy, też może od razu powiemy o tym, że po czasownikach oznaczających właśnie zmysły możesz wstawić przymiotnik albo czasownik, rzeczownik, ale wtedy powiemy bardziej jeszcze dodatkowo like po tym wyrażeniu, więc od razu może podamy przykłady. Czyli najpierw może tak przejdźmy przez te wszystkie czasowniki. Wiecie co, ustaliliśmy wcześniej, kochani, co będziemy robić. Ja mam tak całe moje, całe moje życie mam tak, ustalamy coś, wchodzimy, ona wszystko zmienia, więc w każdym momencie w każdym momencie mówimy o najpierw 5 zmysłów i później przejdziemy przez te formy. Dobra, dobrze. Może być, dobra, tak? Dobra. Więc mamy formę widoku, the sense of sight. Nice. You look nice, czyli look, tak? Look jest jeden czasownik, tak? Drugi jest taste, smakować, something it, tastes. It tastes great, tak? Smakuje świetnie. Tak? Kolejny mamy the sense of smell, węch, smell. It smells wonderful, na przykład. So już mamy 3. Kolejny mamy hear. Hear, it sounds, the sense of hearing, the sense of sound. So it sounds nice. I hear something. Więc widzicie, jak wcześniej wspomniałem, można różne sposoby to powiedzieć, tak? To hear something, żeby coś słyszeć. Something sounds nice, coś brzmi przyjemnie, tak? I ostatnio właśnie jest the sense feel. Of
feel. Czyli a feeling, czucie. Poczucie. Tak więc something feels soft, something feels hard, it feels rough. I to są właśnie te pięć podstawowe właśnie no, zmysły i jakie czasowniki zazwyczaj używamy przy nich. I teraz właśnie chcieliśmy przejść właśnie do tego, w jaki sposób używamy je. Właśnie jak Ania tutaj skoczyła do tego właśnie you look nice, można używać właśnie czasownik zmysłu plus przymiotnik, tak? So, you look nice, wyglądasz ładnie. It smells delicious, pachnie przepyszne, tak? Tak? Albo it sounds interesting, brzmi interesujące. Widzicie, więc mamy ten czasownik zmysłu plus przymiotnik. Albo też mamy inną strukturę, chcesz nam powiedzieć o tym? Tak, czyli możesz powiedzieć, że coś jakoś wygląda albo smakuje jak coś tam, czyli wtedy wstawimy potem czasowniku like i rzeczownik. Czyli zobaczmy, spójrzmy na przykłady. It looks like an... Ach, dobra, źle powiedziałam. Chciałam taste, przepraszam. It tastes like... It tastes like strawberries, na przykład, tak chciałam coś tego, ale okej, It tastes like chocolate, tastes like coffee. Tak, tastes like strawberries, czyli to smakuje jak truskawki, czyli wydaje mi się, że tak coś smakuje. Or it sounds like Christmas music, brzmi jak muzyka świąteczna. Mm-hmm. Tak, czyli albo it sounds like a great idea, to brzmi na świetny pomysł. I właśnie mogę tutaj wtrącić się, jak powiedziałaś it sounds like a great idea, to jest świetny taki odnośnik, gdzie możemy porównać. It sounds great, to brzmi wspaniałe, tak? It sounds great, jako brzmi i przymiotnik. Albo it sounds like, jak Ania powiedziała, a great idea, czyli rzeczownik ten wtedy. Tak, tak, no bo ten great to jest tylko określenie do idea, tak, więc jakby... Więc tutaj mamy dwa sposoby. Albo przymiotnik stawiamy, albo rzeczownik. Tylko jeżeli rzeczownik, to wtedy często występuje to w zdaniach z like. I like możecie to w takim kontekście traktować jak. No, w sensie it looks like a nice day. Wygląda tak. Jak ładny dzień. Tak, dokładnie. Czyli jeżeli opisujemy te zmysły, to co powiedział Wojtek na początku, to są czasowniki oznaczające stan. Czyli nie możemy powiedzieć na przykład it is sounding like Christmas music. Nie mówimy tak. It sounds like Christmas music. Jeżeli to są czasowniki oznaczające stan, to znaczy, że powiemy to w czasie present simple. One nie będą miały formy continuous, czyli powiesz it looks, to wygląda, it sounds, to brzmi, it feels, to czuje się, tak? Czyli tak wyczuwam. It tastes, czyli smakuje. And smells, and it smells, i pachnie. Natomiast czasem te czasowniki możemy ubrać w czynności. Tak, na przykład właśnie, czasownik... W języku angielskim jest takie coś, trącę się. Rules are made to be broken, czyli reguły są po to, żeby ich łamać. I czasem jest coś takiego, że właśnie, jak Ania zaczyna mówić, że możemy to ubrać czynność, albo możemy też powiedzieć, że zaczyna to tak wyglądać, tak? Więc możemy powiedzieć, you're looking nice today, tak? Czyli no, dzisiaj tak wyjątkowo wyglądasz. No, może wcześniej też wyglądałaś ładnie, ale dzisiaj no tak. Więcej, tak? Albo it's I'm tasting something now, czyli w tej chwili. No. Tak, czyli właśnie tutaj na przykład typowym takim czasownikiem, który będzie miał dwa różne znaczenia jest taste. Czyli taste to jako smak, że no, it tastes delicious, to smakuje pysznie, ale taste może oznaczać też czynność, że ty faktycznie czegoś próbujesz, smakujesz i sprawdzasz, czy to jest dobre. W tej tak? chwili na przykład. Czyli I'm tasting this coffee if it's still good, yeah? Czyli ja próbuję tej kawy, czy nadal jest dobra na przykład, tak? Ale rzadko coś się używa. Rzadziej niż
jak, no, jak używam. Oczywiście, tak, ale na przykład, I'm tasting the soup, tak? Mm-hmm. Czyli próbuję zupy, sprawdzam, czy już jest dobrze przyprawiona i tak dalej. Czyli tak? W tej chwili, tak? Czyli, ale zazwyczaj mówimy, że zupa smakuje dobrze, so it tastes good wtedy. Tak. Smell, że coś jakoś pachnie, ale też możesz powiedzieć, że wąchasz kwiatki na przykład, tak? I'm smelling the flowers, they smell beautiful, właśnie, tak? Widzisz, jak Ania odwróciła to I'm smelling, ja w tej chwili to robię. They smell, czyli bardziej opisujemy ich stan wtedy, tak? Czyli skaczymy z tego. Tak, czyli jako I'm smelling the flowers, czy ja teraz wącham kwiaty. Oh, they smell beautiful, one pięknie pachną, czyli to drugie zdanie jest już tak jakby tym czasownikiem zaznaczającym stan, a tutaj to pierwsze to jest taka czynność, że ja faktycznie tam wącham te kwiatki. Mm-hmm. Tutaj, jeżeli chodzi o dźwięk, czyli sound, it sounds, no to tutaj jakby, że to brzmi jakoś, tego raczej w formie continuous nie użyjemy. Myśmy użyli innych czasowników do słuchania, ale tutaj sound nie będzie miało tej formy continuous. No tutaj właśnie używamy na przykład listen to something albo hear something. Możemy w tego wejść trochę, tak, bo jest taka lekka różnica. Kiedy słuchamy czegoś, to też jest śmieszne, bo po polsku słuchamy czegoś. Bo w angielsku listen to something. Nigdy mówimy I listen something, jak po polsku. Więc I'm listening to the radio. Nie mówimy I'm listening the radio. Tak, so I'm listening to the radio. Ale hear i listen, jaka jest różnica pomiędzy nimi? Hear to tak przypadkowo. I heard a noise, słyszałem coś. Ale listen to jest jakby z premedytacją, zdecydowałem się. Tak jak właściwie wy, który nas oglądacie, you are listening to us now, ponieważ podjęliście taką świadomą decyzję. Tak, czyli hear to jest bardziej właśnie w znaczeniu trochę określenie twojego zmysłu, że ty coś słyszysz, bo potrafisz słyszeć. Mm-hmm. I to często jest niezależne od nas, że my nie decydujemy się na słuchanie tego, tak? Czyli I heard a loud noise, tak? Czyli słyszałam jakiś głośny dźwięk na zewnątrz, na przykład albo od samochodu czy od czegoś. You can probably hear our dog snoring in the background. Pewnie możecie słyszeć tak naszego psa, jak chrapie z tyłu za nami. Ale na to nie mamy wpływu, tak? Czyli po prostu słyszymy, bo mamy taką umiejętność. Nie jest coś, co się wyłącza. Tak. Natomiast listen to jest już słuchać, że faktycznie mamy, może nie z premedytacją, ale po prostu mamy chęć słuchania. My podjęliśmy decyzję. Tak jak często mężowie nie słuchają żon, czyli oni po prostu wyłączają. They don't listen to us. Ja, oni po prostu nas nie słuchają, czyli nie mają tej chęci słuchania. Mam tak wrażenie odwrotnie też. Tak, więc hear i listen tutaj jest właśnie ta różnica. I co jeszcze mamy? Właśnie to feel, czyli że czegoś dotykamy. A propos jeszcze, jeśli jesteśmy na temacie właśnie różnicy, to może porozmawiamy też o oglądaniu, bo look mamy spojrzeć, tak? Ale też mamy see i mamy watch. To są inne też czasowniki i też jest taka trochę lekka różnica. Look to jest jakby spojrzeć, zerknąć. Look at this, spójrz na to. Albo see, to widzieć, tak? Ale to jest tak, do you see something over there? Czy widzisz, czy możesz to wydostać? I znowu see to tak jak hear trochę, że widzę, bo mam też tę umiejętność widzenia po prostu, no tak? No tak, to see, look to można traktować jako tak przez chwilę, albo look to bardziej zerknąć, ale watch, tutaj jest różnica. Watch to jest coś patrzeć, oglądać. Też wrócę do tej analogii. As you're watching us now, jak nas oglądacie w tej chwili. Możecie oglądać program, możecie oglądać film, możecie oglądać spektakl, ale albo na przykład ptaki też przez jakiś dłuższy czas. We're watching the birds. Tak? Ale nie mówimy I'm going to watch paintings na przykład. Nie idę na przykład oglądać obrazy w takim watch paintings. I'm going to look at paintings wtedy mówimy. Patrzeć inaczej. See, ogólnie to widzieć, związane jest z naszą umiejętnością często widzenia. Często mówię, bo nie zawsze tak się tłumaczy ten czasownik. Look, patrzeć, a watch właśnie bardziej przyglądać się albo patrzeć przez dłuższy czas, czyli watch TV, oglądać telewizję, no bo to jest zazwyczaj nie takie króciutkie, tylko zazwyczaj dłużej trochę oglądamy. Czyli mamy już wzrok, powiedzieliśmy o smakowaniu, powiedzieliśmy o słyszeniu, teraz feel albo touch właśnie, czyli feel. It feels soft, nie? Czyli czuję się, że bardzo mięciutkie jest coś na przykład i delikatne. I teraz i znowu, to jest tylko czasownik oznaczający stan, w tym znaczeniu jako czuć, bo mówimy o zmysłach dzisiaj, więc tutaj jakby na tym znaczeniu się skupmy.
Ale jak chcesz powiedzieć, że czegoś dotykasz, to możesz powiedzieć I'm touching something, tak? Czyli ja dotykam czegoś. Touch feel, this. Touch. Widzisz, tak, czyli też. Touch this, dotknij tego, tak? Czyli i wtedy faktycznie to będzie czynność. Czyli mamy do widoku look, tak. Do słyszenia mamy sound, tak? So it sounds like, it looks like, it sounds like, it tastes like, smakuje, it feels like, czuje jak, it smells like, pachnie jak. I wtedy mamy like plus rzeczownik. Albo możemy powiedzieć it looks, sounds, smells, feels, tastes plus przymiotnik. Tak? Tak, tak. No. Dokładnie. Więc będziemy na dzisiaj kończyli, a trochę tutaj jesteśmy namieszani. A dajcie znać w komentarzach, co uważacie. Też dajcie znać, jeśli czy daliście radę przez to wszystko coś wyciągnąć, czy nie. I widzimy się wkrótce. Dziękujemy Wam serdecznie za obecność. Dzięki i do zobaczenia. Cześć. Cześć.